No ja nie jestem specjalnie portrecistą. Moje portrety to były w większości portrety powstające w czasie reportażu. Ja bym młodemu fotografowi poradził metodę fotografowania tego kogoś w czasie rozmowy dla niego bardzo interesującej. On sobie z kimś rozmawia, a fotograf stoi za tym jego interlokutorem, naprzeciwko jego i ma skierowany fokus na jego twarz. I on, ten obiekt, w pewnym momencie powinien zapomnieć w ogóle, że za tym jego partnerem stoi fotograf. I poświęcić temu dużo czasu. Niech oni sobie rozmawiają, a niech ten fotograf sobie z tyłu stoi. I w ten czas, jak ten obiekt zapomni o tym fotografie, to nawet jak ten obiekt jest niefotogeniczny, bo on przestanie, jemu nie wolno dać szansy, żeby on pozował. Bo pozowanie u wielu ludzi jest to koniec portretowania. Żeby on nie pozował, tylko był sobą. Żeby on się uniósł w dyskusji z tym kimś, kto tu stoi, a fotograf stoi tu. I w ten czas, jak zrzucimy bagaż pozowania, to mamy szansę, że tam wśród na przykład 200 zdjęć będą trzy ciekawe portrety. Albo mamy zupełnie inną metodę. Znamy tego człowieka wcześniej. Wiemy, na co go stać, że on nie krępuje się pozując, że on spełni pewne prośby. I wziąć go na sesję fotograficzną typu atelier. Zrobić mu światło świetne i zrobić mu nastrój, atmosferę, muzyką, alkoholem. Czyli tak naprawdę złapać emocje. I zrobić mu sesję nie taką, że on ma zapomnieć, wprost przeciwnie. Cały czas mam myśleć o tym, jak temu fotografowi pomóc. No. Trudna tak. Szkoła. Obydwa sposoby są trudne i obydwa bywają skuteczne. Nieraz nie ma czasu na sesję kogoś wziąć. Jak się pracuje w tygodniku i ma się zadanie, pan Kowalski, musisz mu zrobić portret, to nie będzie portret, który przyjdzie do historii sztuki. On jest do następnego numeru, do wywiadu z tym panem, ale nie na okładkę, tylko na 15 stronie. Więc ten portret będzie wielkości pocztówki. I on musi być informacją o tym człowieku. Czyli on nie może być grubszy, ani chudszy, ani nie może mieć zamkniętych oczu, ani nie może dłuwać w nosie. Musi być przyzwoitym odzwierciedleniem jego twarzy. I w ten sposób ten pierwszy, jeśli ten ktoś jest trudny, to go wpuścić w dyskusję. A jeśli jest łatwy, to i tak po chwili ma się dobre zdjęcie, ponieważ ten ktoś idzie naprzeciw. Mówi, niech pan mnie robi, bo ja mam mało czasu, ale niech pan robi. Henryk Starzewski. Malarz abstrakcyjny, był niesłychanie fotogenicznym człowiekiem. I każde zdjęcie Starzewskiego było dobre, chyba że zamknął oczy. I mnóstwo fotografów go fotografowało i było mnóstwo bardzo fajnych zdjęć Starzewskiego.
czyli taki człowiek, który po prostu płynie razem z fotografem i z obiektywem. Tak, coś jest magicznego, nie wiemy na czym to polega, że on dobrze wychodzi, jak to się mówi. Dobrze wychodzi na zdjęciach. Lepsza albo ciekawsza niż fotografia zrobiona cyfrą. Ma mieć większą plastykę. Ma mieć trójwymiarowość. Ma nie być płaska. A druga rzecz, że tu jest zmuszenie się do większej koncentracji ze względu na ilość klatek, możliwości, na ilość, a nie jakość. Czyli zmniejszenie ilości przekłada się na podwyższenie jakości, ponieważ jest większa koncentracja. Bo tu się ma 12 zdjęć na sesję, powiedzmy. I nie podstawowe. Ma więcej, chyba że następna rolka. Chyba że będę miał magazyn filmów w lodówce. Ale podstawową ilością jest 12. I właśnie przyszliśmy na portret do kogoś. I jak trzeba się skoncentrować, aby wśród tych 12 było to jedno, a nie z 250 robionych mniej lub bardziej bezmyślnie, bo w pewnym momencie przy cyfrze, ja co zauważam, przestaje się panować nad tym i to już jest, to naciśnięcie jest jakby stałe. Ucieka. Tak, tak, to już jest prawie filmowanie, tylko po klatce. Natomiast tu jest to samo przy pejzażu. Jest inne skupienie. Powtórzyłbym to. Tak.